Izba Reprezentantów USA przyjęła nową ustawę pomocową o wartości prawie 61 miliardów dolarów dla Ukrainy. Decyzja ta niezwykle ucieszyła prezydenta Ukrainy, czemu dał wyraz w mediach społecznościowych. Jestem wdzięczny Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, obu partiom i osobiście speakerowi Mikeowi Johnsonowi za decyzję, która utrzymuje historię na właściwym torze. Napisał Wołodymyr Zełenski w serwisie X. Jak podkreślił, przyjęta dziś przez Izbę ustawa o istotnej pomocy USA zapobiegnie rozszerzaniu się wojny, uratuje tysiące istnień ludzkich i pomoże obu naszym narodom stać się silniejszymi. W jego ocenie, demokracja i wolność zawsze będą miały znaczenie globalne i nigdy nie zawiodą, dopóki Ameryka będzie pomagać je chronić. Mamy nadzieję, że ustawa znajdzie poparcie w Senacie i trafi na biurko prezydenta Bidena. Dziękuję, Ameryko, podsumował ukraiński przywódca. Głos zabrał również premier Ukrainy Denys Szmychal. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zapewniającą prawie 61 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim Amerykanom, prezydentowi Joe Bidenowi oraz przedstawicielom obu partii za solidarność, napisał. I dodał: Teraz czekamy na pomyślne przyjęcie ustawy w Senacie. O potrzebie przyjęcia pakietu pomocowego. Rozmawialiśmy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w USA. Decyzję Amerykanów skomentował także szef NATO. Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zatwierdziła nowy duży pakiet pomocy dla Ukrainy. Ukraina wykorzystuje broń dostarczoną przez sojuszników z NATO w celu zniszczenia rosyjskiego potencjału bojowego. Dzięki temu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi w Europie i Ameryce Północnej, ocenił Jens Stoltenberg. Rozstrzygnięcia amerykańskich prawodawców. Bez komentarza nie zostawił również polski premier. Mike Johnson, dziękuję, lepiej późno niż wcale. I mam nadzieję, że dla Ukrainy nie jest jeszcze za późno, napisał Donald Tusk. Republikanin Mike Johnson był miesiącami głównym hamulcowym nowej pomocy dla Ukrainy. Jest on znany z tego, że blisko współpracuje z Donaldem Trumpem, który groził Ukrainie, że zakończyłby tę wojnę w jeden dzień. Oznaczałoby to mniej więcej tyle, że Kijów zostałby zmuszony do znacznych ustęp terytorialnych na rzecz Rosji.